Witam Państwa serdecznie na ostatni dzień festiwalu. Podsumowanie tradycyjnie jak co roku debata krytyków. Pewnie jeszcze musimy trochę poczekać, żeby to było 600 tysięcy, zostanie 200 tysięcy. Box Office w Polsce nie zbiera pewnej części widowni z polskich kin. Nie zgadzam się z tym, że polscy dystrybutorzy są, nie wiem, głusi. To, co polskim twórcom się nie uda powiedzieć na nasz temat, bardzo szybko jakby okazuje się, że mówią za nas inni. Mieliśmy kino młodego widza, które po raz ósmy już w Tarnowie oceniało także jury dziecięce. Dla Studia Miniatur Filmowych statuetka koguta, nagroda jury dziecięcego 28. Tarnowskiej Nagrody Filmowej za film Mami Duale serii Mami Fatale. Gratulujemy. Pięknie. Jury młodzieżowe 28. Tarnowskiej Nagrody Filmowej chcę przyznać nagrodę statuetkę kamerzysty Joannie Kos-Krause i Krzysztofowi Krause za subtelne i poetyckie ukazanie tematu w filmie Papusza. Proszę Państwa, dwa słowa serdeczności i pozdrowienia od Joasi i Krzysia, którzy niestety nie mogli przyjechać, i ogromne podziękowania za tę nagrodę od młodzieżowego jury. Z całego serca dziękujemy. Proszę Państwa, Zbigniew Waleryś, filmowy Dionizy. Nagroda specjalna ufundowana przez telewizję Kino Polska w wysokości 4000 zł przypadła filmowi Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego za podjęcie niezwykle bolesnego tematu poszukiwania tożsamości bohaterów w pejzażu powojennej Polski. Dziękuję serdecznie w imieniu Ewy Błoszczyńskiej, producentki filmu, i reżyser Paweł Pawlikowski pozdrawia Tarnów serdecznie. Jestem dumny, że solo pan mógł ten film dystrybuować. Druga nagroda specjalna, ufundowana tym razem przez spółkę Kino za Rogiem w wysokości 4000 zł. A ta nagroda przypadła filmowi Zabić Bobra w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Ja w ogóle w Tarnowie byłem parę razy. Byłem również pośród nagradzanych reżyserów, ale dawno mnie tu nie było. I przyznam, że ten powrót jest i przez to miły, że Tarnów jest inny. Festiwal ma większą rangę. Naprawdę, ja nie byłem u Państwa z 12 lat, a teraz widzę poważny, duży festiwal. I poza tym, że jest atmosfera tak jak była, to jest jeszcze, jak powiedzieć, klasa. Po podliczeniu skrupulatnym wszystkich głosów oddanych w ciągu ostatniego tygodnia przez widownię Kina Marzenie, przypadła filmowi Chce się żyć w reżyserii Macieja Pieprzycy. Nagroda publiczności zawsze jest jakby tam taką bardzo bliską nagrodą dla każdego reżysera. No oczywiście bardzo, bardzo miły powrót, także nawet zmęczenia nie czuję, chociaż no, byłem przed Tarnowem byłem w Budapeszcie, potem w Tarnowie, potem w Berlinie i teraz znowu w Tarnowie. Super. I to jest ten moment, kiedy... To jest ten moment. Kiedy zdaje się, powinniśmy wszyscy wstrzymać oddech. To jest główna nagroda. Grand Prix Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Jury pragnie podkreślić wysoki poziom artystyczny filmów prezentowanych podczas tegorocznego festiwalu. To jest nadzieja na przyszłość, na następne lata. To jest nadzieja też dla Tarnowa, że ten festiwal będzie się odbywał do końca świata i jeden dzień dłużej. Jury postanowiło nagrodzić Tarnowską Nagrodą Filmową Grand Prix Festiwalu Wybranych Polskich Filmów Fabularnych w roku 2014 film Papusza w reżyserii Joanny Kos-Krause i Krzysztofa Krause. Za każdym razem, gdy startujemy na festiwalu jakimkolwiek, to jest to nadzieja, że to główne trofeum zdobędziemy. Różnie to bywa. Natomiast dzisiaj to, że jurorzy nam przyznali Grand Prix, to jest pełnia szczęścia, ponieważ no, konkurencja naprawdę jest znakomita. To bardzo się cieszę, że się pobyt przedłużył po to, żeby odebrać nagrody, ale też atmosfera na tym festiwalu jest fantastyczna i cudowna. Pani Ania jest duszą niebywałą
pan Armata takim dobrym ojcem wszystkiego. No i ludzie, którzy pracują przy festiwalu, bo nie jest to łatwe. Cała ta organizacyjna sfera jest jakby niezauważalna, a wielu ludzi pracuje na to, żeby ten efekt końcowy w postaci rozdania nagród i koncertu raz, dwa, trzy, który jest zresztą świetny, żeby ten finał nastąpił taki bardzo, bardzo, bardzo dobry. Jeśli można, dwa... Raz, dwa, trzy! Już nie powiesz dobrych snów, twych słów w niebie nie potrzeba już. Bądź dniem, nocą przy mnie bądź. Szanowni Państwo, zapraszając już na następny rok, na kolejną 29. edycję, muszę ogłosić 28. Festiwal Tarnowskiej Nagrody Filmowej za zamknięty. Dziękuję bardzo.